Znajdujemy się w parku imieniem Baden-Powella. Jest to jeden z obiektów, który zostanie objęty terenami Światowej Wystawy Ogrodniczej, która jest planowana w 2024 roku. Jest to głównie drzewostan naturalny, posadzony na terenach, które były niezadrzewione. Są tu wszystkie gatunki, które można spotkać na tym naszym naturalnym środowisku, a więc lipy, dęby, klony, no i oczywiście sporo krzewów. Park ten jest również bogato zaprojektowany w różne tam atrakcje po to, żeby mieszkańcy okoliczni mogli z niego aktywnie korzystać. Obok nas, kilkaset metrów stąd, znajduje się dużo starszy park, Park 3 Maja. Można tam wydzielić w tym parku dwie jakby przestrzenie. Jedna to jest ta stara, w charakterze leśnym, pozostałość Puszczy Łódzkiej. Dominuje tam dąb przypułkowy, bezszypułkowy. Natomiast od strony bliżej Kopcińskiego jest to park, który został zbudowany od nowa w latach 20-30 zeszłego wieku i też przechodził różne tam swoje koleje losu. Przy tych dwóch parkach znajdują się jeszcze takie przestrzenie, które również zostaną objęte wystawą ogrodniczą. To jest tak zwany zieleniec przy Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Konstytucyjnej Małachowskiego oraz teren na tak zwanym zatorzu od południowej strony przy torach kolejowych. Tamten drzewostan jest głównie pochodzi z samosiewów. Niewielkie przestrzenie na tych terenach były świadomie ukształtowane i zbudowane. Reszta jest to drzewostan, który się sam jakby pojawił na tych lekko zaniedbany przez lata terenach i osiągnął jakieś tam swoje rozmiary. W miarę potrzeb wystawowych będzie w jakiś sposób adaptowany do tych celów.